Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejne spotkanie z kolejnym tekstem ojca Alcuina Reeda. Tym razem jest to taki tekst, w którym znajdziemy i rozważania dotyczące Soboru Watykańskiego II i reformy liturgicznej, ale także odpowiedź na kolejne ataki na benedyktynów Brijole ze strony mainstreamowych katolickich dziennikarzy. Słowo katolickich weźmy sobie w cudzysłów. Ja, ponieważ ten artykuł jest dość obszerny, zdecydowałam, że tego vloga podzielę na dwie części, także dzisiaj będzie pierwsza część, która jest głównie poświęcona właśnie temu różnym sporom wokół interpretacji Soboru Watykańskiego II. Przejdźmy od razu do pierwszego fragmentu. Tyczy się on Summorum Pontificum i Soboru Watykańskiego II. W umysłach tych, dla których II Sobór Watykański rzeczywiście zdefiniował dogmat, a nawet superdogmat, działania papieża Benedykta z całą pewnością groziły podważeniem soboru i obróceniem całego jego gmachu w ruinę. Tam jakby artykuł rozpoczyna się od relacji, jak wyglądała sytuacja w kościele, kiedy papież Benedykt wprowadził to swoje motu proprio Summorum Pontificum. Tam jest mowa o obawach biskupów, no więc ja pewnie po raz kolejny, może niektórych znudzę, powtórzę, że tak naprawdę Summorum Pontificum nigdy w pełni nie zostało wdrożone i no, zresztą jest dla mnie dość ciekawe, że biskupi blokowali możliwość korzystania przez kapłanów z przywileju nawet odprawienia prywatnej mszy, zastraszając ich. I tu interesujące, że te wszystkie środowiska, które tak chętnie powtarzają, że takie posłuszeństwo jest ważne w kościele, to jakoś zupełnie milczą wobec takiego no, milczącego oporu biskupów. Milczącego w tym sensie, że oczywiście oni nie wypowiadali się publicznie przeciwko dokumentowi i przeciwko decyzjom papieża Benedykta, poza jakimiś nielicznymi wyjątkami. Natomiast no, chociażby w polskich diecezjach to wiemy przecież, że utrudniali na ile tylko można powstawanie kolejnych miejsc, gdzie będzie sprawowana msza trydencka i będzie dostępna dla wiernych. Ale oprócz tego, i o tym też już mówiłam, wielu kapłanów, po prostu kurie, czy powiedzmy kurie, no konkretnie kurialiści, tak? Bo to nie zawsze robili biskupi osobiście, straszyli, że będą, prawda, konsekwencje i będą mieli kłopoty, jeśli będą sprawowali liturgię właśnie w rycie starszym. Druga rzecz to jest jakby powiązanie Soboru Watykańskiego II, czyli jakby ci biskupi, prawda, tacy entuzjaści soboru, to oni należą do tych oporników. I tutaj myślę, że jednak ojciec Reed nie docenił tego, że te wszystkie lata, które spowodowały po Summorum Pontificum wzrost liczby takich wspólnot, powiedzmy tradycyjnych czy różnych środowisk, jednak równocześnie w tych samych środowiskach, myślę, jednak krytyka względem soboru znacznie wzrosła i w ogóle świadomość wiernych, pewnie nie tylko tych tradycyjnych, odnośnie do rozmaitych treści soborowych też jest znacznie większa. Jeżeli chodzi o sam sobór, samą jego jakby recepcję, to wydaje mi się, że ojciec Reed nie docenia tego, że jest całkiem możliwe, znaczy jest to formalnie możliwe, żeby na przykład jeden z następnych papieży dokumenty Soboru Watykańskiego II anulował. Pamiętam, kiedyś słyszałam taki wywiad z księdzem Malachim Martinem, którego dziennikarz zapytał, co on by zrobił, gdyby został wybrany na papieża. I on jak wymieniał te pierwsze decyzje, to zaczął od tego, że jego pierwszą decyzją byłoby anulowanie dokumentów Soboru Watykańskiego II. Ja oczywiście nie znam do końca poglądów ojca Reeda odnośnie do soboru, natomiast myślę, że to nie byłoby wcale źle, gdyby te dokumenty po prostu anulować. Obsesja na tle Watykanum Secundum. Nigdzie ten superdogmat nie jest bardziej widoczny, a właściwie nigdzie nie jest bardziej namacalny niż w obrzędach liturgicznych. Nowa msza jest właśnie tym. Ich emocjonalne i psychologiczne przywiązanie do tego superdogmatu jest naprawdę bardzo głębokie. Sobór Watykański II niewątpliwie stał się takim superdogmatem, chociaż przecież był soborem, który sam siebie określał jako duszpasterski. Co więcej, no rzeczywiście tam przecież nie były ani uchwalane żadne dogmaty, ani nie były prostowane żadne błędy, tak jak to było na wszystkich wcześniejszych soborach. Natomiast no nie daj Boże skrytykować jakiś fragment z jakiegoś dokumentu i od razu oczywiście następuje oburzenie.
No właśnie dlatego, że on został tak przez wiele, myślę, zwłaszcza starszych pokoleń, tak został odebrany, tak? I oni do tej pory to przeżywają, są przywiązani, no jakby jak do takich przeżyć z młodości i no w bardzo taki ostry sposób potrafią tego soboru bronić. Natomiast myślę, że tutaj to, co jest istotne, to ta obserwacja, że to ma charakter emocjonalny. Nam się może wydawać, że to jest mało istotne, ale zobaczmy, jak trudno jest dyskutować z kimś, kto po prostu odbiera rzecz uczuciowo, tak? Jest przywiązany uczuciowo. No, trudno o racjonalną dyskusję w takich warunkach. Kariery, awanse, awansiki. Kiedy rozpoznamy ten superdogmat jako to, czym w rzeczywistości jest, kłamstwem, na którym pokolenia duchownych i świeckich zbudowały swoje kościelne kariery, możemy zacząć rozumieć maniakalną bezwzględność wobec tych, którzy nie chcą się pod nim podpisać, i pojąć, do jakich skrajności posuną się jego wyznawcy, wspierając i zazdrośnie broniąc wszystkiego, co zbudowali na tym fundamencie. Ja dlatego zatytułowałam ten punkt kariery, awanse i awansiki, ponieważ myślę, że oprócz takich, prawda, karier znaczących, na przykład osób duchownych, tak, chociaż nie tylko, o których mówi ojciec Reid, to jednak są też takie małe awansiki, to znaczy mam na myśli tutaj to, że oprócz wielkich zmian były także takie, które powiedzmy na przykład widać w parafiach, tak, to, że mamy jakiś wysyp, jakąś zupełną manię na tle diakonów stałych, szafarzy. Znaczy to dla mnie to jest taki, prawda, awansik, że sobie ktoś może pobłyszczeć w parafii. I jeśli, znaczy, bo gdyby to były tylko te kariery, prawda, takie dotyczące ważnych stanowisk kościelnych, to myślę, że to by nie miało wcale takiej trwałości. Tymczasem mamy rzesze ludzi, którzy, no niekoniecznie nawet ze starszego pokolenia, też z młodszego, którzy jakby upatrują miejsca dla siebie, takiej realizacji siebie, no nie do końca, prawda, powiedzmy zgodnej z tradycją katolicką, ale realizację świeckiej, znaczy czegoś, co jest, powiedziałabym, pomiędzy kapłaństwem, czy to jest takie quasi kapłaństwo, a życiem świeckim. I to jest zupełnie nienormalne, bo no, miejsce świeckich jest zupełnie gdzie indziej. A tu mamy zacieranie granic między kapłaństwem a świeckością. Natomiast wielu osobom to dostarcza takiej satysfakcji, że właśnie to są też te emocje, o których wcześniej wspominał ojciec Reid. I dlatego tak trudno jest no, próbować z tym dyskutować. Dlatego podziały są tak silne. W Kościele nie ma miejsca dla krytyków Vaticanum Secundum. Jeśli nie akceptujesz tej reformy, lub co gorsza, jeśli ją kwestionujesz, lub zwyczajowo jej unikasz, uczęszczając lub celebrując niereformowane obrzędy liturgiczne, zostajesz zakwalifikowany jako negator Soboru Watykańskiego II. A we współczesnym Kościele katolickim, który chlubi się swoim miłosierdziem, inkluzywnością, towarzyszeniem, słuchaniem i otwartością na różnorodność, nie ma dla Ciebie miejsca. No więc ja muszę przyznać, że nie zetknęłam się nigdy, nie przeczę, że takie osoby być może są, ale z osobami, które by podważały legalność Soboru Watykańskiego II. Natomiast oczywiście jego krytyka no, przybiera bardzo różne formy, tak? No, są osoby, które całkowicie Sobór negują, a są tacy, którzy po prostu mają wątpliwości odnośnie tylko do niektórych kwestii. Natomiast faktycznie no, wyznawcy superdogmatu w ogóle tego nie tolerują. I to, co muszę przyznać, mnie niepokoi, to jest to, że jakby myśmy się już trochę oswoili z tą sytuacją, że tak musi być. Tymczasem, no zobaczmy, do jakiego stopnia to jest chore, że jest jeden wielki konflikt wokół tego nieszczęsnego Vaticanum Secundum. I to nie jest normalna sytuacja w Kościele. To są kontrowersje, które trwają przecież już dziesiątki lat. Dziękuję za wysłuchanie tej pierwszej części. Zapraszam do następnej, która będzie jutro. Tymczasem pozdrawiam serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.